Z każdą walką coraz więcej biletów jest sprzedawanych. Z każdą walką na Torwarze jest coraz większe zainteresowanie naszymi występami w Warszawie. No, wydaje mi się, że najlepszą promocją jest to, co się dzieje na hali. Taką relację, jaką ja mam z moimi kibicami, no to jeśli mogę nazwać się kibicami, buduje się latami. To się napędza jeden drugiego przez paręnaście lat. Odpowiedzialność za drugą osobę, wsparcie, wyznawanie wspólnych wartości, zasad. No myślę, że ta pierwsza moja walka w KSW pokazuje, o kim i o czym gdzieś tam w głębi serca myślę. Bo po walce z Tomkiem Sarajowym, no pierwsze co zrobiłem, to po ostatkiem sił przeskoczyłem przez klatkę i poleciałem do chłopaków z nimi świętować wygraną. I biegnie do swoich kibiców, do tych najbardziej zagorzałych fanów Arek Brzosek, żeby im oddać radość z tego wszystkiego, co się wydarzyło przed chwilą. Ja mislim u životu ono, mirna voda bregedere, to mi je uvijek ono, miran, ali kad treba znam reagirati. To jest twardy gość, można powiedzieć taki niezatapialny i wydaje mi się, że ja jestem identycznym typem zawodnika. Naprawdę będzie grubo podczas tej walki. Żaden z nas raczej nie padnie w pierwszej rundzie. Ja na pewno nie. Znači kickboksač, vrhunski kickboksač, to smo videli iz njegovog mečeva, borac isto, onako pokret srčan borac, ne predaje se do zadnje sekunde i mislim da će biti zanimljiv meč. Mislim da smo tako nekako slični borci koji idu se na sve ili ništa. Ivan jest twardy, Ivan bardzo dobrze bije się w stójce, lubi to i to jest kolejna rzecz, która mnie cieszy, bo ja też to bardzo lubię i jestem pewny, że robię to lepiej niż on. Nawca emocji, on po prostu nie umie nudno walczyć. Visok, nezgodan protivnik i srčan. Prednji jevi high kick, zadnji calf kick, tu vidim najveću opasnost od njega i naravno duge boksačke kombinacije, ali mislim da smo se spremili i da ću to pokazati 21. da smo našli prototrop za njega. Na pewno ta walka będzie porządną bitką, będziemy się napierdzielać, żaden na pewno się nie cofnie. Kao i prednosti, tako i slabosti vidim i u stojci i u parteru, znači di god. Mislim da ga mogu pobijediti na svakom dijelu, i u stojci, i u parteru, i u hrvanju. Jestem gotowy na ewentualne jego próby obalań. Już dzisiaj spokojnie, nawet tutaj w studiu, mógł sobie tego obalenia bronić. Ostatnio się na tym złapałem i to była taka moja chwila. Mam w domu taki ołtarzyk swój z moimi wszystkimi pucharami i pasami i jak odstawiałem po ostatniej walce właśnie na Narodowym puchar, robiłem dla niego miejsce i go postawiłem, tak sobie pół minuty postałem i się popatrzyłem na to. I myślę, że to jest taki moment, gdzie mi przez te pół minuty przylatuje cały okres przygotowawczy przed oczami, no i tak wizualizuję sobie, gdzie w przyszłości jakieś miejsce na kolejny puchar i że będzie trzeba dorobić jakąś szafkę. Prvih par izmjena i pogađen ga KO, to bi bio savršen scenarij. To jest to, co ja lubię i nie rzucam słów na wiatr, no bo chyba w poprzednich walkach było widać, że lubię się napierdzielać. Od 2016 roku już mija 8 lat od mojej pierwszej walki na Torwarze, także przez 8 lat każdy był zachwycony, tym razem na pewno też każdy będzie. Pozdrav Arek i pokażemy gledateljima zašto je glavna borba večeri i rasturimo. 20 stycznia widzimy się po raz kolejny na Torwarze. Wejdźmy razem z przytupem w nowy rok. Ściągajcie ceraty i bawcie się dobrze.